Cześć wszystkim, z tej strony Szymek, a to odcinek, można powiedzieć, z petard. Jeżeli oglądacie ten odcinek, to znaczy, że na naszym kanale właśnie wybiła liczba 40 subskrybentów. Dlaczego 40 subskrybentów? Ponieważ tyle plus minus będzie lądu. Jakiego lądu? Kupiłem 40 cm lądu. No tak plus minus, bo troszeczkę też tam jeszcze tego sprawdzałem, jak on się pali, czy on się od siebie pali. No i też sprawdzić ogólnie, jak się pali, to tak plus minus będzie tak z tych metrów 35. Tak około. Wygląda on w taki sposób, no... Co tu dużo gadać, no... Szału nie ma. W takim sklepie zamówiłem, to tak mi zapakowali. Co będziemy robić z tego lądu? Spróbujemy z tego lądu zrobić... Można to nazwać wulkanik, petardę, coś w tym stylu. Po prostu spróbujemy spalić ten ląd, o! No. Z tego właśnie powodu bierzemy ląd i ciechamy na kawałki tak rzędem 40 cm, tak plus minus. Tak wygląda efekt końcowy, no... Jak spaghetti, aż się głodny zrobiłem. Ogólnie tak wygląda tak plus minus 40 cm palącego się lądu. I my spróbujemy to powtórzyć, tylko trochę na większą skalę. Tak około 100 razy większą. Co później? Bierzemy taśmę i przyklejamy te lądy końcówkami. I tak wygląda efekt naszych starań. Trzeba to jeszcze potem wszystko wyprostować, no i wygląda to w miarę w ten sposób. Przypomina trochę kiełbasę, na początku było spaghetti, teraz jest kiełbasa. A na końcu będzie grill. Więc tak, w teorii miało to wyglądać tak. Skoro 1 cm lądu pali się 1 sekundę, to znaczy, że 40 cm lądu będzie się paliło 40 sekund, czyli prawie minutę. Takim wielkim, no i przez to, że tych lądów będzie dużo, będzie się paliło ciągłym, fajnym błyskiem. Miało być dużo dymu, dużo ognia, no taki wulkanik plus minus. A jak wyszło w praktyce? Come with me! No przez to, że ląd do lądów był długościowo tak z 20 cm, to sobie pominiemy. Jak wygląda efekt końcowy? A wygląda dla mnie spektakularnie. Nasz mały potworek jest na kamyczku, ponieważ nie chciałem zrobić jakiejś super dużej dziury w trawie. No i ogólnie tak, żeby był widoczny. Ale dlaczego nie jest w centrum tego wszystkiego? Ponieważ wiatr wiał i chciałem właśnie uchwycić ten dym, który będzie chodził w kadrze. Jednak nie ogarnąłem tego, co się może stać. No. Stworzyliśmy bombę. Nasz mały potworek robi dziurę w trawie, że tak można powiedzieć, że ją wypala. No tak, no... Na tak 40 cm, taką jaką miał długość. Te taśmy, co były na nim, to z niego... To tak jak były, tak zostały. Wszystko inne wyparowało w jedną sekundę. Dlaczego? Chyba wiem. Mianowicie... Jak 1 cm lądu pali się jedną sekundę, to w praktyce właśnie te 40 cm lądu, wiem, że mówię to drugi raz, o tak, żeby ogarnąć wszystko, pali się 40 sekund. Ale nie wzięliśmy pod uwagę grubości tego lądu, a może ona właśnie wpływać na to, jak on szybko będzie się palił. Znaczy, że jak zwiększymy grubość lądu, to na stówę jest proporcjonalne do spalania się tego lądu. Skoro było tak 35 metrów lądu, to znaczy, że w tym małym indywiduum tych lądów na 40 cm było tak, no możemy zaokrąglić, że było ich 100, ale tak wiemy, że tak naprawdę było ich tak z 90 plus minus. Więc średnica tego indywiduum, no było tak plus minus 100 razy większa, to znaczy, że szybkość będzie 100 razy większa. No tak jakby średnica była wprost proporcjonalna do spalania. To znaczy, że zamiast 1 cm na sekundę, to by się paliło 1 metr na sekundę. To znaczy, że jak nasz potworek miał długość 40 cm, czyli tak plus minus połowa metra, no to by się spalił w pół sekundy, a spalił się tak plus minus w pół sekundy, więc się wszystko zgadza. I tego tak troszeczkę nie przewidziałem. Słuchajcie, ja przy tym byłem 5 metrów. Ja myślałem, że ja tam zginę. Fajnie było. Fajnie było nigdy więcej, tak. Opieram te wyliczenia tylko na tym, jak średnica jest wprost proporcjonalna do spalania. Może tak nie jest.
Ja nie jestem ani naukowcem, ani chemikiem, ani nawet pirotechnikiem. Ja jestem zwykłym gówniarzem, któremu się nudzi w okocji, okej? Okay? Co oczywiście potwierdziłem, bo miał być fajny wulkanik, a było coś innego. Więc to było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Dzięki, że już jest was tak dużo. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!